Mam pytanie, wywozą pana gdzie jest Maciek P? Ej, szybciej, Kuba! Myślałem, że poleci w prawo. Ja daleko poleciał, ty! Adam Mały! Hello. O kurde, siema! Jaki wjazd! Jaki wjazd! Nie widziałem go w ogóle. Nope! Strasznie dużo ludzi jest. Co? W sensie bardzo dużo dzieciaków na hulajnogach. I one, wiesz, one nie patrzą, gdzie jadą. Musisz myśleć za nie. Skatepark oceniam na 4,5 na 10. Dlaczego taka ocena? Raz, za mały. Dwa, takie kąty obce, jakby to powiedzieć. Nawet nie wiem, jak to określić, bo to jest takie jakby cudze. To na wielu skateparkach byłem. No i nie było takich przeszkód, no. O kurde, co to taki korek na Marszałkowskiej? Halo, halo. Standardowo, no sobota jest. Ludzie wyszli. Jadą na spacer. Aha. Jadą taka na starówkę, na spacer się przyjść. Taka nowa moda. A ty masz wszystkie rzeczy z ostatniego odcinka, z wymiany? Nie mam już ciastek, no bo ciastka, babeczki już się przetargowały. Ale stary, no co ty? Trik marketingowy. Ale nie wiesz. Ajajaj. Ale w ogóle właśnie dużo ludzi pisało pod tym filmem z tym wymianą rzeczy za rzecz, że fajny odcinek. I myślałem, żeby zrobić tak, żeby napisali w komentarzach, od czego startujemy, na przykład co kupić i wiesz, i żeby od tego zacząć, co tam ten, co napiszą w komentarzach. No na skateparku są. O, no! Dominik 1.8 na pasa, szybko! I co już? Dumny z siebie jesteś? Jedź! Zielony jest! Kuba! Jedź! Maciek, bo Kuba się pytał, czemu yellow box? Box to wiemy, bo od nazwiska, ale yellow. Tak. Ulubiony kolor? No, jak miałem 12 lat, mówiłem, to sobie założyłem yellow box. Jestem 12-letni Maciek i lubi kolor żółty. Mówiłem, że ulubiony kolor. Myślałem, że jakaś większa historia. Tak, jak się chciałbym, o czemu 5-4? No, dostałem numer startowy taki kiedyś na tym, na torze motocrossowym. Wow. Ja 7. No i dobra, kto pytał? Nikt! Gdzie będziesz skakał? Tam na dół? Nie wiem. A ty co tu robisz? Też jadę z wami. Ty, ale to w prawo lecimy czy w lewo? Ty w prawo. No o, czapka. Ty w prawo. Dla szczura by się przydała, on teraz łysy jest. W prawo w te krzaki. Do samego końca dawaj. Ale dobiłem, no. Myślałem, że trochę jest niżej. Dobrze było. No, mało to widowiskowe. Skoro już na Kazurze jesteśmy, to mam dla was bardzo ważną informację, ponieważ tak jak prosiliście rok temu i dwa lata temu, wreszcie w tym roku organizuję 54 Camp, na który was serdecznie zapraszam. Mówię o tym dlatego, bo udało nam się ogarnąć chłopaków, którzy na co dzień robią szkolenia rowerowe. W sierpniu organizuję dwa turnusy. Obóz ten odbędzie się w okolicach Olsztyna przy wąwozie. Będzie z nami Borkoś, którego myślę, że na
1000% kojarzycie. Będzie z nami również Piotr Bielak i Janek Owczarek. Nie musicie się również martwić o kadrę, bo będą to osoby, które zajmują się na co dzień szkoleniami, także one zadbają o waszą technikę na rowerze. Przyjadą chłopaki również ze sprintu. Nie mogę wam teraz tego wszystkiego opowiedzieć. I co najważniejsze, to przez najbliższe 2 doby do wtorku jest promocja o 150 zł. Możecie taniej sobie wykupić obóz, także wszystko macie w opisie. Every time they see us out, they head for the exit. I guess they get different vibes. I'm on a different frequency. My brothers, they believe in me. I do it for the family. If you try to run up, leave you flat like Stanley. Dead on arrival, that's final, no fantasy. I'm from Mad Ave, you ain't shit to me. If you ain't from that street, don't mention me. Disrespect me. So. Bo ja kurwa ostatnio mi tak kolano przeskoczyło, że ja teraz w ortezie popitalam. Jak masz kolano, to jest taka jakby panewka i wchodzi taka gulka w taką jakby dziurę. Ja mam tak wyrobione, że sami jak idę, tak mi się aż kolano w drugą stronę wygina. I teraz przez tydzień tak ledwo chodzę, ale trzeba jeździć. Specjalnie dla Bartusia idziemy tutaj na górę, żeby sobie spróbował te hopki, co chłopaki zrobili tam po prawej stronie. Powiedział, że spróbuję chętnie. Na razie sobie poskaczę te 4, rozwoczył 4 i później na prawo pójdziemy. Startujesz tam co Bartek, musisz sobie powoli przejechać po tym stoliku i po prostu wybijać się cały czas. No, chodź za czym. Czekaj, zobacz jak Bartek skacze. A porobili wybicie, co mi się wydaje? Chyba tak. To wygląda na całkiem dużą prędkość, ale trzeba naprawdę mega powoli jechać, żeby w to wszystko się wskakiwać. Tutaj chyba trzeba jest trochę szybciej, tak? I ostatni nie lecisz? Chyba, że dokończyli, bo ostatnio była niedokończona, nie wiem. Nie, chyba nie. Ej, całkiem spoko. Takie mega dziwne. Teraz nie zahamowałem, widziałeś jak poleciałem. Tak, ja też poleciałem dalej, z tego co mi się wydaje. No ale to taka hopka tutaj jest. Nie wiem właśnie, jakie jest jej zastosowanie. Bo tu każdy hamuje. I po lądowaniu musisz hamować i od razu skupić na tym, żeby ją idealnie sobie wlecieć. A na przykład nie na jakąś sztuczkę, nie? Bo ona ani do góry nie wybija, tylko tak po prostu w dal. Jakby wybija tak bardziej do góry, to było git. Tak, to by była jakaś taka sztuczkowa. Co się tam drzesz? O, wypadło ci mydełko, Danielku. Ty jesteś takim typem Apacza razem z Walczakiem. Czym? Apacze tylko. Co to kurwa? No, obserwuję, jak ktoś skacze. Taki Apacz. Ustala roweru. Kopa dostaniemy i będzie. Poradnie. Tego treka i tego bokserka, fajnie. Ale treki nie pękają. Słucham? Pytanie, jak zawieszenie w treku? A dobrze, chce pan się przejechać? Ja popilnuję konia. Nie, no git, mogę, git działa. Generalnie tak to z chęcią, ale nie mogę. Git działa, naprawdę. Mega fajnie. Ale mimo wszystko tak mi się nie podoba jednak zastosowanie tak dampera, bo bardzo tutaj sypie piachem i trzeba go strasznie często czyścić. No. Nie wiem właśnie. Ja też mam tego typu, znaczy mam, nie mam, to znaczy mam już ramię zamontowane, ale składam sobie na ramię Gianta Transa. Ten tylko, że mam Monica. O, no to na Olinsie to grubo. A to gdzie pan jeździ? Tutaj gdzieś po Warszawie, czy gdzieś pan wyjeżdża? W Warszawie, Campino z Warszawa, tam są te fajne takie trasy. No i trochę Kazura, ale Kazura. No, Kazura też. Mhm. Dartmoor to też jest skoczna rama, ale Dartmoory tak... pękają. Pękają, dokładnie, i tłucze sobie. Treki podobno też. No też słyszałem, ale... No. Dobra, lecimy, miłego dnia. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy również.